Dzisiaj mam dla was wielce oczekiwanego Downbeata od Make Toys, czyli ich wersję Masterpiece Jazza. I od razu zaznaczam, że mam nadzieję, że biel w tym wypadku nie jest jakaś przepalona. Także przepraszam, jeżeli biel będzie zbyt jasna. I druga rzecz to, że Jazz jest moją ulubioną postacią i będę kupował każdą jego wersję i od zawsze po prostu chciałem mieć tą figurkę, więc no nie będę obiektywny. I no dla niego zrobię także wiele wyjątków, także wstępnie wam powiem. Tu jest już on oczywiście wyjęty z pudełka, ale odłożę go na chwilę na bok i przyjrzyjmy się może pudełku samemu, które wygląda tak. Jest to typowe pudełko od Make Toys. Do porównania tu macie pudełko od Gundoga, czyli obok się wyglądają bardzo fajnie. I no co prawda Jazz widzę, że jest tak, jest trochę cieńszy, także dobrze, że szanują to miejsce. Ale tak wyglądają te pudełka obok siebie. W porównaniu do pudełka typowego Masterpiece'a to tak to wygląda. Także bardzo podobnych rozmiarów, jednak w tym wypadku Jazz jest trochę grubszy w pudełku. Niektórych nie interesują pudełka, akurat Make to robi bardzo ładne pudełka, więc dlatego chciałbym to pokazać. Jeszcze pudełko od większej figurki od nich, czyli od Wrestla, czyli ich wersji Grappla, także nie widzicie pewnie. Tak wyglądają, także to jest o wiele większa, ale figurka też jest większa, także przejdźmy może do tego i coś tutaj pobrudzone mam. Tak wygląda w pudełku, tu mamy taki fajny, błyszczący napis. I pudełko jest istotne, bo jest to pierwsza rzecz, którą dostajemy w ręce, zanim jeszcze otworzymy figurkę i czasami dużo może nam jakby zasugerować i zepsuć lub poprawić nasze wrażenie. Tu mamy opisane, co jest w środku i z tyłu mamy, tak jak w przypadku masterpiece'ów takarowskich, taki zestaw zdjęć. Także może skończmy z pudełkiem i przejdźmy do samej figurki. I tak wygląda Jazz po wyjęciu z pudełka. Jest on w trybie pojazdu, oczywiście obowiązkowy koci włos tutaj się znalazł. Tak wygląda Jazz, jak mówiłem. Pokażę go wam od razu obok Jazza z generacji pierwszej, który powinien być podobnie biały. Nie wiem, jak bardzo widać to na kamerze, ale to jest naprawdę biały, biały, taki kredowy biały. No, może nie kredowy, ale bardzo intensywny biały, porównywany do kartki papieru, a tutaj mamy troszeczkę taki kremowy, powiedzmy, ale to zakładam, że wynika po prostu z lat. I tak wyglądają obok siebie, także jak widzicie, tutaj mamy o wiele więcej jakichś detali z naklejek, czyli różne wzorki tu. No, rozumiem, że tego nie mogli, prawda, skopiować, no bo to jest Martini logo, ale jak widzicie, jest dosyć podobne. Także przejdźmy może z tyłu. Jest podobny, chociaż no, tu mamy te wystające części, o których opowiem trochę później. I na razie pojawiły się dwie wersje Masterpiece Jazza. I to jest Jazz od Make Toys i to jest Jazz od Generation Toy. I tak wyglądają obok siebie. I może zrobimy tak, że opowiem troszeczkę o samym tym i potem wrócę do tego i pokażę wam i zwrócę uwagę na pewne rzeczy. Także jak widzicie, tak wygląda pojazd. Tutaj mamy niestety widoczne linie, ponieważ podczas transformacji cała ta klatka piersiowa się trochę suwa. Ja osobiście nie lubię takich zabiegów. Tutaj, jako że to jest Jazz, to jestem skłonny wybaczyć, ale no pokażę wam, dlaczego tego nie lubię. No tutaj no nie lubię po prostu na środku kresek widocznych, które są nieuchronne. I dosyć ładnie to się wszystko tutaj zamyka, no ale nie wiem, jak dobrze to widać na kamerze, jednak no nie składa się to w idealną linię. No widać, że to są to różne części niestety. Tutaj te światełka są przeźroczyste i z tyłu widać nam jakąś zawartość. W tym wypadku to jest po prostu część plastiku, która łączy się, ale bardzo fajnie imituje światła. Tak wygląda z profilu. Dosyć ciekawie, chociaż no jak widzicie, tutaj mamy wystającą część. To jest jednym z największych zarzutów dla tej figurki. To i to, że te części wystają. Tu mamy fajne światełka, czy one są pomalowane, czy są pomalowane, tak. No i tu mamy spoiler oczywiście, także
No, te części wystające niestety są obecne. Mi osobiście aż tak bardzo to nie przeszkadza. Koła są gumowe właśnie, także dosyć dobrze jeździ. Mi osobiście to bardzo nie przeszkadza, ale uważam, że można było tego uniknąć. I dlaczego, to pokażę Wam później. Także tak wygląda Jazz. I wrócę może do wersji... Albo nie, pokażę Wam jeszcze z figurkami Old Mate Toys innymi. Czyli to jest Hound. Także co prawda skala Hounda jest nie jest zbyt dobra, ale jak widzicie, już jest pewna różnica ogólnie w kolorystyce i w detalach. Tutaj mamy dużo chromu, dużo takich malutkich detali, a tu mamy taki gładki kształt i powiem o tym trochę później, ale chcę, żebyście teraz zwrócili na to uwagę. Tak wygląda obok. To jest Wrestle, czyli Grapple. Także odjadę trochę do tyłu, żeby było więcej widać. Przestawię je tak. Także znowu widać pewną różnicę w detalach i w takich kolorystyce, ale no, wyglądają fajnie obok siebie. No jest, jak mówiłem, jest to Jazz, więc będę mu bardzo wiele wybaczał rzeczy, których normalnie bym narzekał. Także przejdźmy tu i może teraz zobaczmy oficjalne pojazdy. To jest obok Prowla. I tu jest obok Sideswipe'a. I teraz powiem Wam tak. Kupując figurki Masterpiece, kupuję pewien pomysł. Czyli nie kupuję jednej figurki, tylko kupuję grupę figurek. Całą serię, całokształt tego, jak to się będzie prezentuje obecnie i będzie się prezentowało w przyszłości. I te dwie figurki prezentują pewną ideę i pewien pomysł. Są one, odwzorowują one pojazdy dosyć dobrze, także mamy tu bardzo dużo linii, prawda, dużo szczegółów, jakieś narysowane małe wzorki, to samo w Prowlerze. Jak widzicie, mamy drzwi zarysowane, tu jakieś małe wloty i one są dobrymi replikami samochodów i same figurki mają troszeczkę, dużo detali mają pewne takie, no, fajne części. Farba jest taka bardziej realistyczna. A tutaj farba jest bardzo matowa i wygląda troszeczkę zabawkowo. Tutaj bardzo ładnie się błyszczy, nie wiem jak dobrze to widać na kamerze. A tu, mimo że jest biel, to jest to, no widać, że jest to plastik, prawda? Więc szkoda, ale odłożę je na chwilę na bok. I jeżeli zobaczycie, to brakuje takich bardzo malutkich szczegółów, które są w Prowlu, przynajmniej dla mnie. Tutaj mamy, jak widzicie, takie malutkie tutaj wzorki, a tu mamy bardzo gładką wersję. I jest to troszeczkę, jest to samochód zabawkowy, rysowany. Nie jest to replika samochodu. Ja wiem, że pewnie trzeba było uniknąć może praw autorskich, dlatego takie małe zmiany są, ale jednak no jest to samochód zabawka, a to jest replika samochodu, więc jest to pewne odejście od tego. To wielka szkoda. I może tego tak bardzo nie widać, ale załóżcie, że ten pojazd jest biały i ten jest biały i inaczej się zachowują, jeżeli chodzi o światło. Inaczej to wszystko odbija. No, nie wiem jak to dobrze Wam pokazać, no ale jednak to jest biały, który byśmy spotkali na prawdziwym samochodzie, a to jest biały zabawkowy, więc może Wam się takie coś podobać. Nie mam z tym problemu, ale jednak trzeba to powiedzieć, że jest pewna różnica. Też jako, że Jazz G1 był moją ulubioną figurką, wiem, że mówię dużo o pojeździe, ale możecie sobie przewinąć, jeżeli Wam się nie będzie podobało. Więc no, dużo czasu spędziłem na oglądaniu detali takich rzeczy. Jak widzicie, tutaj ma takie nad kołem takie wloty, które są dosyć istotne dla pojazdu. A tutaj z racji transformacji te wloty zostały tak dziwnie umieszczone i są... No, te dwie części mi się nie podobają niestety. Są jakby tak wciśnięte, żeby były, ale no, nie wygląda to ładnie. Dziwnie to wygląda. Być może tak jest prawdziwym. No, w sumie nie sprawdziłem dokładnie, ale no, napatrzyłem się na tą figurkę, więc dla mnie to było ważne. Także akcesoria, które możemy wykorzystać w pojeździe, to takie dwa głośniczki, które możemy włożyć tu. Ja to wkładam po raz pierwszy. O, widzę, że dosyć gładko wchodzi. I Jazz wykorzystywał je w odcinku jednym, na przykład w odcinku Attack of the Autobots, jeżeli chcecie sobie poszukać.
I było tak, że spoiler się podnosił, w tym odcinku w ogóle to zamontowano u niego, także to te rzeczy powstawały. Spoiler się podnosił i za niego wysuwały się takie głośniki i grała głośna muzyka, także to jest jeden z akcesorii, które możemy, jedyne w zasadzie, które możemy wykorzystać w trybie pojazdu. I przejdźmy może do głównego konkurenta, na razie obecnego na rynku, i jest to Generations Toys. I tak ponownie wyglądają obok siebie, czyli są to dwa różne odmienne podejścia, to jest jazz typowy serialowy, a to jest jazz bardziej nowe wyobrażenie jego. Także jak widać, jest ta różnica w szczegółach i w detalach. Jakby to powiedzieć, linie tego samochodu są takie, jaki prawdziwy samochód mógł wyglądać. A ten kształt jest jakby wymodelowanym kształtem narysowanym. Czyli jest niby zarysowana linia drzwi, ale no po prostu tak, no ciężko mi to wyjaśnić, ale no ten kształt jest bardziej narysowany, nie odwzorowuje, nie trzyma się tak bardzo restrykcji kształtu prawdziwego samochodu. Także co nie znaczy, że nie wygląda ładnie, także nie mylcie tych pojęć, ale tak samo tutaj, jak widzicie, no to jest sylwetka, widać pewne kąty, które są, może gdybyśmy rysowali, to byśmy inaczej narysowali, żeby było nam łatwiej, a tu wszystko mamy takie ładne, także tak to wygląda razem. Także powiem wam tak, mimo że ta figurka bardziej mi się podoba, to do tego, co ja bym chciał mieć tak prezentować na półce w większej grupie, nie wiem, czy ten by nie pasował, gdyby nie był biały, ale niestety jest perłowy, co troszeczkę mi wchodzi delikatnie może w srebrny, mimo że jest perłowy i troszeczkę może przypomina filmowego jazza, którego bardzo nie lubię, więc no, więc ciężko, no, ale jeżeli chodzi o moją półkę i figurki tego typu, to wydaje mi się, że, no jak zobaczycie je tu, wydaje mi się, że ten jazz troszeczkę mniej pasuje niż ten. Mimo że jest bardzo ładny, jest genialnym odwzorowaniem postaci. Więc ten jazz idzie w klimat taki kartunowy. I jeżeli ostatnie figurki też idą, także nowy Takarowy Ironhide idzie, Inferno bardzo poszedł ten klimat. I może tak powiem, akceptując tą figurkę jako wersja bardzo kartunowa i ustawiając je na półce, musiałbym zaakceptować inne figurki jako wersja kartunowa w takiej formie, jakiej były na ekranie, a wiele z nich w wersji kartunowej mi się nie podoba. Także na półce, wiedząc, że jakbym ustawiał inne postacie, to wiem, że część z nich na pewno nie będzie mi odpowiadać. A jako że w tych dwóch figurkach jest włożone, tutaj bardzo dużo jest włożone takiego nowego pomysłu, powiedzmy. Nawet Sideswipe jest, ponieważ jest to mieszanka stylu animowanego i zabawkowego, to tutaj myślę, że można dopracować to tak, żeby te niuanse, które mi się nie podobały w wersji kartunowych, naprawić. A tutaj jesteśmy jakby przywiązani bardzo do tej wersji kartunowej. Chociaż ten jazz też stara się jakoś od tego odejść, ale powiem wam później. Także nagadałem się dużo, chciałem trochę sprzedać swoich tutaj pomysłów, ale może przejdźmy do transformacji. Logo Autobotów nakleiłem sam. I transformując go po raz pierwszy, no, wiele frustracji mi to kosztowało. Jak ja transformuję figurki bez pudełek na początku, bez instrukcji, przepraszam. Może to wydaje się wam głupie, ale po prostu uważam, że jest to pewna łamigłówka, którą trzeba złamać. Jeżeli figurka jest dobrze zrobiona, to nie powinienem złamać figurki, tylko rozwiązać łamigłówkę, także no, tak uważam i tak będę robił. I dobra transformacja jest taka, kiedy kroki są logiczne i nie trzeba nic przepychać między sobą. Tutaj są pewne momenty, zwłaszcza w nogach, jeżeli się ustawi coś, mi wydawałoby się, że dobrze, ale nie dociśnie się czegoś o milimetr, to już nie przechodzą części i trzeba przepychać, więc no, dobra, pokażę wam po prostu na żywo. Od czego by tu zacząć? Bo tutaj może odczepimy trochę tego. Nogi odczepiliśmy. Ja chyba zacznę od góry i potem zrobię nogi, bo będzie mi chyba łatwiej. Czyli tak, odczepiliśmy to. I teraz trzeba odczepić dach i tą część tutaj. Jak widzicie, to nam się odczepia. I tu
tutaj musimy jeszcze spod dachu to wyjąć, także mamy tu parę zaczepów, ale wszystko chodzi dosyć sprawnie. I to od razu mamy głowę, aha, która jest widoczna trochę przez szybkę, ale nie tak bardzo, więc możecie sobie przewinąć, zobaczyć jak to wyglądało wcześniej. Nie jest to jakoś bardzo zauważalne. To chowamy tu, żeby nam się tutaj nic nie porysowało. To przesuniemy może te drzwi do przodu. I te, jeżeli się męczę bardzo z czymś, to niekoniecznie wydaje, jest to trudne, tylko po prostu, no jak widzicie, siedzę, może nie widzicie, ale nie siedzę na wprost, tylko siedzę z boku. I głowa jest na takim czymś tu, co wiele osób miało z tym problem w Omnigonic Spinaucie, a tutaj oczywiście nie mają problemu hipokryci, także tu też mamy taki zastosowany gimmick, który po prostu i to samo jest w tym jazzie, ale tutaj ludzie bardzo narzekali, a w jazzie jakoś nie widzą problemu, także bla 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 bla, działanie. Dobra, teraz tu mamy tak rozsunięte, tutaj także logo Autobotów nakleiłem, wcześniej było coś takiego, taki biały znak z czerwonym znakiem w środku, płaski oczywiście. I teraz tak, tu mamy taki panelik, który podnosimy i teraz te ręce musimy wyciągnąć, nie, koła najpierw. Ups. To się już nam odłączyło, aha, bo w tą stronę to wyciągamy. Muszę uważać, żeby tu nic jakoś nie przeciągnąć mocno. Także jak oglądałem zawsze filmiki i recenzje ludzi, jak ludzie się tak męczyli, żeby to przesuwać, to mówiłem, Boże, co za niemoty, prawda? Ale no, nie brałem poprawki na to, że mogą siedzieć dziwnie, tak jak ja teraz, także no, muszę pewne, że tak powiem, zarzuty wycofać. Także jeżeli wygląda, że brakuje mi jakichś zdolności manualnych, no to wiecie dlaczego. Dobra, i teraz ta klatka piersiowa po przesunięciu tych, normalnie jest taka szerokość, i zsuwa nam się do czegoś takiego i te koła, najpierw może przesunę to wszystko tak, żeby to nie przeszkadzało płasko, tak? Te koła nam się to też, to idzie chyba tu, o tak, te koła nam schodzą tu, tylko trzeba uważać, żeby nam to nie przeszkadzało. Coś jest nie tak. Coś gdzieś mi się zahaczyło, tylko nie widzę co. Czy, może nie, może nie, trzeba cofnąć jednak. Te koła idą tu, tak? A to nam będzie szło do góry, czyli koła idą. Tu są gumowe i są gładkie. Jak widzicie, bardzo ładnie zbierają cały brud, jaki był obecny. I teraz ta całość nam się kładzie tu i łączy z tym. I tu te ramiona, jak widzicie, mają takie taby i one nam się wczepiają tu i są na takim suwaku. Także ważne jest, żeby ustawić ten suwak, jak widzicie tu, we właściwym miejscu, żeby to nam pasowało. Bo jeżeli się go przesunie na przykład do przodu, także widzicie, małe przesunięcie, ale jednak trzeba to zrobić, żeby nam pochodziło. No i kiedy to się nam już wszystko jakoś tak sunie i włączy, to w miarę dobrze się trzyma. Także tu mamy to, tu też jest jeszcze problem, tylko że jest to dosyć upierdliwe, żeby to wszystko jakoś złączyć. I czy mi się udało? Wydaje mi się, że się udało. I teraz jeszcze kładziemy głowę, tu możemy sobie dłonie poprawić, to zamykamy. No i mamy górę jazza gotową, jeszcze musimy tylko tego backpack zasunąć. Czy jest dobrze zasunięty, trochę wyżej i te drzwi możemy schować do tyłu, o tym powiem też później. I teraz nogi. Nogi są właśnie tą częścią, o swoją drogą to jest, scena serialu, gdzie właśnie wszystkie transformery miały jakieś tam awarie i na przykład Jazz się w połowie był transformowany i nie mógł się zmienić. Czyli nogi były zamienione w samochód, a góra w robota, także no, można odwzorować tę scenę. No i te nieszczęsne nogi, czyli rozdzielamy te części, możemy je sobie tak rozsunąć i teraz tak, tą część tutaj musimy odłączyć i ona jest na takim stawie, który pozwoli, żeby ją ruszyć tak, czyli trzeba takim łukiem to zrobić
I czy ja to muszę odsunąć? Nie, chyba nie. Jak widzicie, o, idzie. I tu mi się coś już zahaczyło. Trzeba uważać, żeby tego nie zahaczyć i żeby to przeszło obok. Okej, okay, i przeszło mi. No jest, załóżmy, że jest dobrze, ale mogłoby jeszcze przejść dalej. Czemu? Widzicie? O, coś takiego jest, jest w miarę dobrze. I teraz tak, podnosząc to tu i ruszając tą nogę, wypinając, tu mamy takie coś, że to nam się okręca. Jak widzicie, tu ma bardzo mało miejsca, żeby się przekręcić. Jeszcze raz wam pokażę, tak? I całość nam się okręca i robi coś takiego. Ja, jako że nie wiedziałem, że to trzeba tak bardzo dopchnąć, to ciężko mi było to przełożyć i ta część jest zrobiona tak, że ona po prostu odpada. I odpadała mi bardzo często i nie trzeba naprawdę dużo, żeby odpadła. Także jest to fajne, że nie chcą, żeby ta figurka jednak się zniszczyła. Ale jednocześnie uważam, że nie powinno być aż takiej tolerancji, że nie powinno na tym bazować projekt. No. Zwłaszcza, że to okręcanie tego też uważam, że jest trochę nie z dobrym zagraniem. Też wam pokażę dlaczego potem. I teraz tak, to mamy okręcone, ten panel nam się tu domyka. Aha, i to się jeszcze nam zsuwa w dół tu. Tak. I tu. To mamy problem z domykaniem, ale o tym powiem wam też później. Tutaj właśnie był problem z domykaniem, to może teraz powiem, bo teraz to zrobiłem. I wielu osobom dzieje się coś takiego, że to odstaje. I też mi odstawało, ale ktoś podpowiedział punkt, w którym trzeba mocno nacisnąć. I rzeczywiście jest tu taki biały tabik, który po prostu trzeba przepchnąć. Jeżeli ja raz to zrobiłem i teraz już dobrze mi się wpina, także trzeba jakby nacisnąć. I jakby tak on na początku przeskoczył i jak teraz widzicie, wszystko na płasko ładnie siedzi, także tak, tak można to zrobić. I teraz tak, tu mamy pewien rodzaj fejkowej części, czyli ten panel tu wykręca nam się tutaj. To muszę zrobić tak, aha, to jeszcze musimy, jak widzicie, to trochę jest takie mieszanie, to najpierw to, potem tamto i tak. Tak można się trochę pomylić i zapomnieć i przez to no, traci się taki trochę fajny flow. Niestety jest. Traci się ten taki rytm dobry, który jest w dobrej transformacji. Teraz to mi przeszkadza tu. To przesuwamy tak i to przesuwamy tak. I mamy coś takiego. I teraz też to mamy na podwójnym stawie, który musi nam się przełączyć tu i tu. Czyli teraz przyłączę to tu. Ogólnie też się nie skupiam bardzo, żeby wam pokazać, jak to zrobić, bo wiem, że ciężko by było to pokazać tak, ponieważ jest dużo takich rzeczy, których nie widać, które ruszają nam się pod plastikiem, ale no musicie wiedzieć, że to dużo po prostu musimy kręcić, aż nam się, widzicie, tutaj prawie mam dobrze, ale coś jest nie tak, więc muszę tu przesunąć i wtedy mi się tu przesunęło i no i mamy tą nogę gotową. Sprawdźmy, czy jest. Jest. Także ta część tutaj ma pomalowane, jest to element pomalowany z wersji samochodu, który duplikuje detal z samochodu. Dużego problemu z tym nie mam, bo mimo, że ma to imitować wersję zabawkową, to jest to tylko farba, więc teoretycznie mogę zmazać to i mieć tą część białą i będę miał po prostu zwykłą figurkę bez tej fejkowej części. Także no, tutaj nie mam problemu z tym. I to samo tu musimy zrobić, czyli trzymamy za to. Tu odczepiamy to jakoś tak i bawimy się w to kręcenie. Teraz jak na złość mi pewnie wszystko pójdzie dobrze. Okej, okay. Że na złość. Dobra. I teraz jeszcze raz to podnosimy tu. I odczepiamy to. I jak zahaczyło mi, ale przeszło do końca. Także teraz przesuwamy to w dół. I tak samo tu blokujemy. Dobra, i teraz tak. Ta część jest bardzo upierdliwa, ta, ponieważ nie można jakoś łatwo złapać i trzeba ją przesunąć palcem i potem jak przesuwam całość, to widzicie, ona się zatrzymuje i muszę znowu ją przesunąć, także ułożenie jej w właściwym miejscu jest upierdliwe niestety. Dobra, tak, tak i tak. No i tak bawimy się, aż to dojdzie. Teraz to musimy przesunąć tu i to przesuwamy tu. I dobra. Tak, jeszcze stopę. Tylko pytanie, czy ja nie zrobiłem czegoś w złej kolejności. Pewnie tak. Dobra, czyli to
To wychodzimy tu. A, nie jest tak źle. To wracamy się tu. No ogólnie nie uznaję tej transformacji niestety za zbyt przyjemną. Jest pewna satysfakcja w obydwu jakby strony, że ten koniec jest satysfakcjonujący, ale jednak ta droga jest dosyć irytująca. Dobrze, więc czy potrzebuję zmienić ujęcie, żeby go upozować? Chyba nie, ponieważ Jazz jest bardzo dobrze, łatwo się ładnie pozuje. Tutaj mam po prostu lep na jakieś małe części, które mi tu wchodzą. Dobra, i teraz mamy tego Jazza, poprawię trochę kamerę. No i mamy Jazza, jest gotowy. Jest bardzo ładny, od razu można powiedzieć. Jest bardzo ładny i jest bardzo wierną imitacją tego, co widzieliśmy w kreskówce. Tutaj jeszcze możemy to dosunąć. I zdjęcie możecie kreskówkowego Jazza zobaczyć tu. I no, jest fajny, no. Jest fajny. Proporcje są Mike Toysowe, czyli trochę dziwne. Czyli tu górna część ciała jest taka, a nogi są szerokie i dosyć długie. I szczerze mówiąc, to od góry mi się bardzo fajnie podoba. A tutaj jest troszeczkę dziwnie, ale to wszystko tak ładnie się równoważy, że współgra to ze sobą bardzo fajnie. I tak wygląda z przodu, a tak wygląda z boku. Czyli duża część samochodu niestety jest tu z tyłu. I co mi się bardzo nie podoba jest to, że te szyby są, jak podnoszę drzwi do góry, są budowane w to tło. Także ja uważam, że szyby powinny być tutaj na drzwiach i mogły się chować w ten sposób. No bo w ten sposób szyba, która normalnie ma się chować do środka drzwi, po prostu jest ucięta. Ja nie lubię tak, trochę mi to psuje taki wygląd, jakby powiedzmy realizm nazwijmy to, ale no tutaj no nie ma żadnego powodu, dlaczego tu nie mogły być te szyby i jeszcze uważam, że wtedy można było ten plecak trochę tak jakby bardziej położyć na plecy, bo wtedy nie mielibyśmy tej części. No ale no, nie jest jakaś to straszna rzecz. I teraz te części, które okręciliśmy tu, jak widzicie, te fragmenty schodzą się do środka i schodzą się tu ze sobą i przeszkadzają sobie, dlatego właśnie to okręcanie no, nie uważam za do końca udaną część, no bo jakby były zamienione miejscami, nawet chyba mogę to wyjąć i włożyć. Może zrobimy? Nie, dobra, nie będę, nie chcę mi się. Ale można to zrobić i pewnie gdyby nie te panele i może by wyglądało lepiej. I jak widzicie, nogi nie mogą stać razem, jedna zawsze musi być trochę z przodu. To tego Jazza trudno jest źle upoznać, nawet nie wiem, czy jest to możliwe. Bardzo ładnie pozuje się w każdy sposób i ma ratchet jointy tutaj. Nie wiem, po jaką cholerę ludzie to robią. Teraz widzę, że to mi się odczepiło i pewnie mi się odczepiać. Bo to jest ustawienie 1, a to jest ustawienie 2 i nie ma nic pomiędzy. I po prostu no, kara się należy dla kogoś, bo spoko, fajnie, ale no ja bym wolał jakieś delikatne rozstawienie w ten sposób może, ale jak widzicie, nie da się tego zrobić. No i ten Jazz ma wersję także z drzwiami, czyli te drzwi możemy podnieść do góry. I co prawda nie są to dokładnie drzwi, bo jest też część tutaj, czyli jest to cała rama, ale te ramy chyba także są osobne w samochodach, także no jakoś nie mam z tym problemu dużego. I tak wygląda i jeżeli jesteście ciekawi, skąd jest ten wygląd, bo wiele osób ten wygląd do wersji figurkowej bierze i muszę trochę sobie przestawić rzeczy, bierze porównanie do wersji figurkowej, ale mam tutaj Transformers Visual Works, książkę, którą artbook, który bardzo długo polowałem i tu są grafiki Studio OX. Jest to studio, które robiło grafiki promocyjne do różnych pism i takich rzeczy i zrobiło też jeden odcinek. I tutaj, jak zobaczymy, gdzieś tu, tylko muszę znaleźć, oczywiście tak to mi się otwierało to za pierwszym razem, a jak chcę wam pokazać, no nie, to nie mogę tego znaleźć, zaraz mam to, o, pewnie jest gdzieś z przodu, o jest. Także widzicie, tu jest Jazz, który ma te skrzydła na sobie, tak samo tu. Także ten wygląd tu, moim zdaniem, jest sporo inspirowany tym, tak samo tu. Także tak prawdopodobnie Jazz miał wyglądać, przepraszam, że jest tak w serialu, ale no pewnie był zbyt podobny do Prowla i tak zadecydowana.
I ta, te Studio X robiło też wzór do jakby kreskówki, ale niestety te projekty okazały się zbyt dużo detalu miały. I ten Jazz, którego tu widzicie, taką chciałem mieć figurkę. Też bardzo fajne, super, ale taką mi już detali by mi odpowiadała. I mam nadzieję, że kiedyś taką dostaniemy, ale póki co mamy tego, który także jest bardzo fajny. I czy ja mam jego dłonie źle ustawione? Nie, dobrze. Nie, mam źle. Mam na odwrót jego ręce. Super. Aha, znowu. Przepraszam. Czyli tak być powinno. A możliwe, że nie zauważyliście, bo to można teoretycznie ustawić w drugą stronę. Czyli tak wygląda jeszcze lepiej, powiedzmy. I schowam na razie to. I akcesoria. Akcesoria mamy takie dwie małe części, które możemy włożyć tu. Ja jeszcze tego nie robiłem, więc nie wiem dokładnie jeszcze, że jak to chodzi. Chyba tak. Tak, tutaj. I to właśnie podnoszę mu ręce do góry, bo nie, trzeba chyba trochę odgiąć niestety. Czyli tu pewnie muszę palcem zablokować. Dobra, jest, no dosyć szybno chodzi. Odginam je do góry i na przykład w tym samym odcinku Attack of the Autobots także to wykorzystał i podniósł ręce do góry i z tego atakował, z tego świecił mocnym światłem, a z tego atakował dźwiękiem, żeby zdezorientować wroga. Także jest to nawiązanie do tego fajne, fajne, że to dali, można jakoś to upozować, ale jest wersja Transform and Rollout, która ma tak zrobione, że te części się podnoszą. No, coś nie mogę tak do góry. I okręcają, i w środku są głośniki. Też mogli tak tu zrobić. No, nie zrobili nic wielkiego. Te głośniki można też włożyć tu z tyłu do ramion. I nie wiem dlaczego, bo nie przypominam sobie, żeby tak było w serialu, żeby tak zrobił, ale można to zrobić. Także fajnie. Mam jego działko. I ja sam odkryłem coś takiego, że można to działko teoretycznie trzymać tu, gdzie ono siedzi jednocześnie na tym i na nodze. I nie trzyma się zbyt dobrze, bo odpada, ale jak stoi, jest to dosyć stabilne, ponieważ ono jest po prostu pochylone. Także może mieć taką kaburę. O, oczywiście teraz jak na coś nie mogę tego włożyć dobrze, jest. Także fajnie. Działko niestety jest szare i nie jest jakoś tak specjalnie błyszczące, ale wygląda fajnie, także super. I co jeszcze? Mamy tą część i to jest, może wyjmę na chwilę tą broń, albo włożę ją w drugą. A nie, zrobię tak. I jest to hack, który używał w pierwszym odcinku. Jest to, zazwyczaj każdy transformer miał jakieś specjalne właściwości. U Jazza to było to, że jego dłoń się chowała i wychodził taki hack. I na początku używa tego często, później o tym troszeczkę zapomniano. I ja tego jeszcze nie wkładałem. Te akcesoria są fajne, ale no dla mnie, ja takich rzeczy nie używam zbyt często, więc trzeba mi się to dobrze włożyć. Tak, czyli no w zasadzie trzyma to, ale no wygląda jakby jego dłoń się w to zamieniła. Także no ciekawe zastosowanie, fajnie. No i hack jest, można wyciągnąć, ma tą linkę, może go trzymać w drugiej dłoni. Także można naprawdę fajnie go jakoś upozować z tym hakiem. Także, no jak mówiłem, jego bardzo, bardzo trudno jest źle upozować. Także dobrze, wyjmiemy to. Teraz tak na złość. I można go oczywiście zwinąć manualnie. Linka jest dosyć długa, nie będę wam pokazywał jak długie jest, bo mi się nie chce. Ale zwiniemy to tu. I tak, Jazz ma wymienne twarze, ale zanim to zrobię, to jeszcze pokażę wam tryb jakby zabawkowy. Czyli tu możemy włożyć jego działko. Prawda? Tak. I najpierw te drzwi muszą być z tyłu, bo mamy tu taką wyrzutnię rakiet, którą miał w generacji pierwszej. Wsuwamy to tu. Może oczywiście być tylko ona. I mamy coś takiego. I to wygląda po prostu super. Bardzo fajnie. Można go jakoś, no jak mówię, ciężko go upozować źle. Naprawdę, naprawdę trudno. Trudno go upozować źle i jest bardzo fajne pod tym względem.
Troszeczkę wynika to z tego, że ma te bardzo proste kąty i to mi się cały czas odpina. Ja tego nie zauważam, bo patrzę na niego trochę z góry. Wy to pewnie widzicie i może was do szału doprowadzać. Także no tak wygląda rewelacyjnie, naprawdę bardzo fajnie. I mówię to wszystko, kiedy jest sam, prawda? Kiedy nie mam innych rzeczy do porównania. I ustawię go może tak prosto teraz. Niestety to jest wielki minus dla mnie. O, teraz widzicie, to ramię się wypięło. I to też jest taki minus, że to się wypina, ale jego te ręce nie mogą iść tak bliżej. Tu się blokują i trochę szkoda, ponieważ wolałbym, żeby po prostu mieć ręce bardziej wzdłuż ciała. No ale trudno, nie jest to jakieś bardzo istotne. Czy to może nam się wyżej podnieść? Może. Dobra. I pokażę wam obok wersji generacji pierwszej. I tak wygląda obok wersji z generacji pierwszej, także no bardzo fajnie się prezentują razem. Mimo, że tutaj wydaje mi się, że jest więcej detalu niż tu, także w nogach tu. Szkoda, bo naprawdę gdyby tu pojawiły się jakieś małe detale, zwłaszcza te palenie woli, to by naprawdę fajnie to dopełniło i nie miałbym do niego chyba żadnych zarzutów. Także zabierzmy go. No i posiada Jazz jeszcze dwie wymienne twarze. Jedna to jest taka krzycząca, druga to jest taka dziwna mina. Może pokażę wam bliska głowy jego. Wizor jest taki metaliczny, także możecie zobaczyć, jak bardzo fajnie łapie światło. Czasami zdarzają się dziwne kąty, ale głównie, może wezmę to, żeby było jaśniej, te drzwi wezmę, ale głównie wygląda tak. I głowę wymieniamy tak, że zdejmujemy to, hełm, wysuwamy mu to jakoś tu, zdejmujemy i weźmiemy może tą minę taką dziwną. Taki grymas. Czemu się wchodzi, do końca wchodzi. I z tym, że nie zawsze ten hełm do końca się można łatwo dosunąć. I zostaje taka szpara. Mam nadzieję, że teraz się... To widać jest sztywniejszy. No i teraz mamy taką minę. Niektórym to się podoba, niektórym nie. A moim zdaniem jest spoko. Ja nie będę oczywiście specjalnie tej wersji używał. Jeśli już jakąś wersję chciałbym używać, to jest to druga wersja. Czyli takie... O kurczę, teraz to nie wiem, czy ja wyjmę. Dobra, to pomogę sobie poza kamerą. Wymieniłem poza kamerą. Może ta. No jak sobie mi się... Tak chyba czas wyglądał, jak Unicron pojawił się przy Moonbase 2. Czy One? Nie wiem. Przy filmie animowanym. Także no, to mi się podoba, nawet fajnie to wygląda. Ale no, zmieńmy może no standardową głowę i może zrobimy tak, że zacznę go wam pokazywać obok innych figurek. I na samym końcu pokażę go wam obok Generation Story Jazza i zrobię jakieś takie podsumowanie. I tak wygląda z Sideswipe'em i Prowl'em. I te trio jest szczególne i zawsze chciałem je pokazać razem. A dlatego, może wiecie, jeśli nie wiecie, to te trzy autoboty pojawiły się jako pierwsze w reklamie, zanim jeszcze pojawiła się seria. Także jest to pierwsze chyba autoboty, które były widziane na ekranie, jeśli się nie mylę. Czyli Sideswipe, Prowl i Jazz. Także bardzo fajnie, że można ich pokazać razem. No i teraz kwestia estetyki. Wygląda Jazz naprawdę ładnie. Wyglądają fajnie, naprawdę ładnie, ale jeżeli nie widzicie różnicy w stylu, no to ja nie wiem. Czy nie wiem, jak można tego nie widzieć, no. Jest to ewidentne, mamy tu malutkie detale, których tu nie ma. I być może jest to fakt, że ja bardzo lubię Jazza i ten Jazz mi pasuje, ale no... W samej tej nodze jest więcej detali niż na całej tej figurce. Także no, jest to odejście z tyłu i ja bym wolał coś, co pasuje do tych dwóch. To do końca mi nie pasuje. Jest bardzo ładny, ale do końca mi nie pasuje. Także chciałbym, żebyście się z tym liczyli. I zależy, w którą stronę idziecie. Ja mówiłem, w kolekcji idę w tą stronę. Czyli takie bardziej, więcej detali troszeczkę, więcej szczegółów. I będę czekał i będę sprawdzał też inne Jazzy. Być może one spełnią te moje wrażenia estetyczne. On sam z siebie jest super. I pewnie będzie do Inferno czy innych rzeczy takich nowszych, takarowskich bardzo fajnie pasował. Także... To mamy to, stawimy go na bok i jeżeli podoba wam się oczywiście wersja figurkowa, to mam tu Spinauta, którego lubię, jak wiecie, i także chcę go wam zaprezentować. Właśnie te nogi, no nie można tego tak jakoś
bardzo mnie to irytuje, że nie mogę, muszę tak jedną trochę do przodu, a nie mogę go postawić tak, nie mogę go postawić tak, jak bym chciał, po prostu te stopy, no niestety, o, widzicie, przeskakują, także to mnie troszeczkę irytuje, no ale trudno, nie wygląda tak źle. Tu mamy obok spinauta, który bardziej przypomina wersję figurkową, także no i no jest ta różnica detali tego wszystkiego. Oczywiście nie jest zbyt dynamicznie upozowany spin-out, ale można mu też dać jakąś taką pozę, prawda? Bardziej dynamiczną czy coś takiego, no nie będę teraz tego robił, ale no jest ta różnica. Obok pokażę wam Trailcuttera. I tu uważam Trailbreakera, kurczę, już mi się mylą te nazwy same, dobra, cofnę trochę kamerę. I tu uważam, że pasują dosyć w porządku. Tu ilość detali jest dosyć duża, ale te kolory są tak samo matowe jak w tej wersji, więc jakoś tam się razem wpisują do siebie, także tak to wygląda razem. I jeszcze jedno, to nie jest czarny kolor. Wiem, że narzekałem na to, że ten kolor nie jest czarny i jeżeli widać dobrze to na filmie, to to jest bardziej czarne niż to. To jest jasnawy, szary, grafitowy, tak, także inny jest. Dalej pokażę wam obok z tej samej firmy Inferno, czyli Hellfire'a. Muszę drabinę poprawić. Także tak wyglądają dwie produkty z firmy, dwa produkty z tej samej firmy. No, widać to odejście od pewnego stylu. To prawda, jeżeli chodzi o proporcje, nadal jest podobnie, nogi są szerokie, ale no, jak widzicie, jednak ilość detali jest różna, ale no, mimo wszystko wyglądają całkiem spoko razem. Jeszcze pokażę wam może obok Hounda od Make Toys. Więc to jest Hound. Przesunę może trochę Inferno tu. Także no, tu widać bardzo duże odejście od tego. Czyli te dwie figurki to jest zupełnie inny styl. I troszeczkę jestem zły na to, że w połowie zmieniono ten styl, ponieważ no, gdyby nazwali tą serię trochę inaczej, nie miałbym problemu. Ale tutaj jest po prostu zmieniony ten styl, więc no mimo, że są od tej samej firmy, wyglądają trochę inaczej. I jeszcze dam tu Grappla, czyli cały oddział od Make Toys jest teraz tutaj. Czyli to są cztery produkty, które posiadam. Autoboty, samochody. Są to bardzo fajne produkty. Jednak no, wolałbym, żeby troszeczkę bardziej się trzymali tej estetyki, którą chcą mieć, trzymać dalej. Dobrze? Więc teraz zabiorę te figurki. Pokażę wam jeszcze gościnnie z Batcube Gear Sam i Slickem. I powiem wam, że te dwie małe figurki sporo zyskują w moich oczach z czasem. Także czekam na wymienne części, ponieważ jak siedzicie to, co piszę na Facebooku, to obydwa mają małe defekty, obydwie figurki mają defekty i czekam, aż zostaną one wymienione, więc na razie nie będę może o nich mówił, ale no, zyskują trochę w moich oczach, nie są bez wad, ale na pewno nie są takie złe, jak sądziłem za pierwszym razem. I teraz może przejdźmy do porównania z największym konkurentem, czyli tym, którego zamienię w formę robota i będziemy powoli kończyć. Dobra. I teraz mamy obok siebie Jazz Up Generations Toys, który ma głowę od Creo, którą mu zamieniłem, więc nie będę teraz zmieniał z powrotem. I Jazza z Make Toys. No i jak widzicie, prezentują one zupełnie odmienną estetykę. Jeżeli chodzi o ilość detali, no to ten wielokrotnie więcej posiada od tego. Obydwie uważam, że to są figurki ładne. I więc do tej figurki nie ma żadnych zarzutów. I teraz, co ja będę prezentował na półce? Gdyby on był biało-czarny, to byłbym bardzo zadowolony. I teraz tak. Teraz, obecnie, na biurku mam miejsce na 3-4 figurki, czyli małą ilość figurek, więc będę trzymał na biurku tego Jazza. Ale jeżeli w przyszłości i planuję niedługo coś takiego osiągnąć, będę robił większą prezentację figurek, gdzie ustawię ich około 10-20, nie wiem, większą ilość, to wydaje mi się, że w tej większej grupie figurek będzie stał ten Jazz. Ponieważ uważam, że on do tego, co ja chcę osiągnąć, wpisuje się bardziej.
Ale ten także będzie miał szczególne miejsce w mojej kolekcji i będzie stał pewnie na biurku gdzieś bliżej mnie. Czyli on jest fajny jako sam sobie. Z innymi też się prezentuje fajnie, ale sam nie wiem po prostu, jak to będzie wyglądało. Teraz nawet nie mam miejsca, żeby to jakoś ładniej ustawić. Próbowałem go ustawiać z takiej mniejszej grupy i ten wygląda bardzo fajnie, ale uważam, że ten także ma swoje miejsce. Być może gdybym najpierw kupił tego, to już bym, no nie no, to był jazz, to bym tak czy siak kupił dwie wersje, ale być może inaczej myślę, ponieważ no wydałem też kasę na tego, także może być on tendencyjny, uważajcie sobie co chcecie, ale i uważam, że nadal obydwie wersje mają miejsce i czekam też na to nowe, co będzie do zaprezentowania. No i te szyby tutaj, tak jak mówię, szkoda, że nie, z tym tego nie zastosowano tak, że można je po prostu schować w dół i nie ma problemu. No, jak chcecie zobaczyć, jakby obydwa bez drzwi wyglądały, może w tym prawym te drzwi się jakoś tak po prostu wystają z tyłu, ale tak, że ich nie widać, to tak wyglądają obok siebie. Także podsumowując, ten Jazz jest bardzo fajna figurka, nie wydaje mi się, żebyście byli zawiedzeni. Transformacja mogła być lepsza, ale nie jest też jakoś tragiczna. Jeżeli chodzi o możliwość upozowania, to można ją bardzo fajnie upozować. Jest to figurka, którą można bardzo łatwo upozować fajnie, ponieważ wszystkie pozy, te ograniczenia, które posiada, bo posiada trochę ograniczeń, sprawiają, że każdą pozę praktycznie, którą się z nim ułoży, będzie to dobra poza. Także jest dobry dla osób, które nie chcą spędzać dużo czasu i jakoś tak prosto fajnie ustawiać figurki. Dla kogoś bardziej wymagającego być może będzie trochę brakować, no jednak jest on naprawdę ładny, więc ten filmik trwał bardzo długo, bo jest to Jazz i chciałem o nim pokazać jak najwięcej. Mam nadzieję, że pokazałem dużo i że dosyć z różnych stron i mam nadzieję, że pokazałem go, mam tą figurkę dosyć dokładnie i wiecie o niej tyle, ile chcieliście wiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadajcie je. I dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następny.